Jak w każdy poniedziałek zapraszamy Państwa na kolejny odcinek wyjętych z podprawa Robert Dzięba i Piotr Rybczyński. <Szyński>. A zaczynamy od informacji, która zelektryzowała lokalne media i też media ogólnopolskie. Otóż pojawiły się limity sprzedaży cukru. Zanim się o tym dowiedziałem, byłem akurat w Biedronce, możemy nazwę sieci chyba powiedzieć, na Jedności Narodowej i rzeczywiście popatrzyłem na puste półki. Od razu mi się nasuwa taka refleksja, że z jednej strony jest to panika, która nie ma uzasadnienia żadnego, jeżeli chodzi o realia, natomiast z drugiej strony przecież Pan Premier powiedział, że węgla będzie dużo, nie ma co go kupować na zapas i w tym momencie trudno się dziwić obywatelom, że wykupują cukier i doprowadzają do tego, że pojawiają się limity. Te limity to są takie, no przypomina to trochę PRL i mam takie wrażenie Robert, że my rekonstruujemy, prawda, 28 Pułk Zmechanizowany, który stacjonował w Kłobrzegu jako grupa rekonstrukcyjna. Również wojnę francusko-pruską, a prawo i sprawiedliwość to jest grupa rekonstrukcyjna, która rekonstruuje Polską Rzeczpospolitę Ludową. I nas w tą rekonstrukcję po prostu wciąga. Jeszcze jedno zdanie: jak popatrzysz na TVP info, to po prostu gdyby Niemcy mieli taki program, to nigdy by się nie dowiedzieli, że przegrali wojnę. <laughs> Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo to grupa rekonstrukcyjna czasów PRL to pracuje, jak ulał, jeżeli idzie o te kwestie, które mamy w Polsce. No chyba nikt się nie spodziewał, że dożyje takich czasów, że będzie reglamentowany cukier, i to de facto rzecz biorąc, bez powodu, tak? bo nie ma jakiegoś większego powodu, a okazuje się, że nagle na rynku zaczęli się pojawiać spekulanci. I to firmy, wielkie firmy, które skupują hurtową ilość cukru. I brakuje dla zwykłych ludzi. A zwykli ludzie, jak dowiadują się, że cukier znika, to co robią, to go kupują. Piotr Państwu nie pokazuje, ale całą podłogę ma w cukrze. Mam chyba z 20 dekł cukru, ponieważ jestem na takim etapie, gdzie dbam o linię, staram się przynajmniej i nawet się na to nie rzuciłem. Słuchaj, uległem presji podczas pandemii i nakupiłem sobie papieru toaletowego za dużo, bo zauważyłem, że wszyscy z tym papierem chodzą też jak w okresie PRL-u i potem go, no, co prawda, miałem zapas na rok, natomiast teraz jakoś zupełnie mnie to obeszło. No właśnie, yy, więc. Kupujemy trochę niepotrzebnie tam badnika, nam się udziela. Niemniej jednak jest to ciekawostka, która pokazuje problem. Formalnie problem związany z wojną, bo nie ukrywajmy też, że jest problem z dostawcami, jest problem z produkcją, tak więc te rzeczy będziemy obserwowali w przypadku innych produktów, ale myślę, jest to ciekawe zjawisko. Byliśmy w Biedronce, widzieliśmy pustą półkę, nie ma tego cukru. A był nawet w promocyjnej cenie, bo chyba ta cena już jest nie do dostania, w której widzieliśmy nawet ten cukier. Tak więc Państwa, że cukier jest, wszyscy wiedzą, ale wszyscy go widzieli, tylko nikt go nie kupił. O tak. Pytanie, jaka jest zawartość cukrowców, cytując jeszcze klasyka. Natomiast no, problem tak naprawdę jest. I mamy taki PRL, i tutaj mamy też lekcję historii na żywo, tak naprawdę, bo uczniowie mogą zobaczyć, czym był PRL. Nagle będą informacje, rzucili cukier, tak? I tam będzie cały przekierunkowany tłum. Który będzie się swoją psychologią rządził i wykupi od razu do spółek. Podejrzewam, że to nie pierwszy, nie ostatni brak. Mamy węgiel, cukier. Zobaczymy co dalej. Miasto ogłosiło konkurs na zagospodarowanie skweru pionierów. I celem tego konkursu jest odnalezienie pomysłu, jakiegoś na to, żeby ten skwer wyglądał tak, jak nie wygląda, zupełnie inaczej. Na wielki plus należy w miastu zaliczyć to. Że dotyczy ten konkurs nie tylko skweru pionierów, ale również parku 18 marca, bo to jest nierozerwalna tak naprawdę całość. A te wcześniejsze spotkania, w marcu odbyły się takie prekonsultacje społeczne, właśnie z mieszkańcami, gdzie można chyba było wygrać nawet hulajnogę, oddać też zużyte elektroodpady. To wtedy była mowa tylko o Kferze pionierów. Na co też zwracałem uwagę? To jest bardzo dobre rozwiązanie, że traktujemy to po prostu łącznie, bo to jest taki pobrzyski Central Park, duża przestrzeń zielona w samym centrum. Natomiast, no oczywiście, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ponieważ no jestem pełen obaw, Robercie. Ale obaw, bo? Obaw, bo nie mamy pieniędzy tak naprawdę. Nam się bardzo wiele teraz rzeczy nie. Spina. Niektóre rzeczy trzeba odkładać, bardzo wiele przetargów, które trzeba w jakiś sposób no, renegocjować. Takie wykonawcy mają takie prawo, jeżeli chyba obchodzi o przetargi powyżej 12 y, miesięcy. I wydaje się, że teraz powinniśmy bardziej większą dyscyplinę budżetową y, zachowywać. Natomiast obawy moje też dotyczą, chociaż pani. Prezydent Ewa Pochata mnie mi je Czy to nie pójdzie potem znowu ad acta gdzieś, bo już były rozmaite wizualizacje. Tam już widziałem palm, palmiarnie, parking podziemny na rozmaitych pracach dotyczących koncepcji Skweru pionierów. Tym razem ma to być inaczej. Natomiast inną sprawą jest to, że to miejsce, musi zmienić swoje oblicze. Wśród mieszkańców mówili, że to ma być teren do rekreacji, do zabaw, do, do uprawiania rozmaitych spotkań, tak, do tego, żeby ono tętniło życiem, a nie było taką palarnią dla uczniów czy też po prostu cepelią, która się tam od czasu do czasu wydarza i takim tyglem rozmaitych działań, obiektów, które nie mają ze sobą nic wspólnego. tego Znacznikiem jest najlepszym to, że jest tam chyba z 6-7 rodzajów bruku. Natomiast będę się temu bacznie przyglądał. Bo generalnie ta wizja ma zostać zachowana, która już kilka lat temu była przedstawiona, ale nie była wdrażana czyli odbywanie, robienie tam wielu dużych imprez, typu, nie wiem, Sylwester, nawet tak. No tak, były takie rzeczy. Ja powiem w ten sposób: no te, te, te jakieś tam próby, takie hmm, zagospodarowania tego placu, przynajmniej na papierze, to, to dla mnie. Jest porażka, tak, to ja nawet nie chcę do tego wracać, bo to są czyjeś autorskie koncepcje, ja je szanuję, natomiast absolutnie się z tym nie zgadzam. Musimy też wypracować jakąś nową drogę zagospodarowania tego terenu, dlatego że on przed wojną był zabudowany. To był kwartał, który posiadał własną architekturę. To była dość ważna część miasta, dlatego że to była nowa część budowana po 1872 roku po likwidacji twierdzy Kołobrzeg. Ta część po prostu była ogromną fortyfikacją kołbrzecką przed, przed miastem skwer pionierów. To było dzieło rogowe ujście, no i trzeba je na nowo zagospodarować. Na pewno ze względu na to, że ono zawiera kilkanaście elementów, które były zagospodarowywane w różnym czasie, a to jakieś tam tereny podróże, fontanna zwana szczękami naczelnika. A to jakiś teren rekreacyjny, który potem jeszcze raz, ostatnio nawet zrewitalizowano, bo zlikwidowano właśnie klomp ogromny, który tam się znajdował. Tu jakieś części dolotowe, tam rosną śliweczki, tu pomnik Piłsudskiego, a tutaj dęby katyńskie. No jest to jeden wielki miszmasz, A no jeszcze część handlowa. Kibelek, wspomniałeś, czy nie? A jest to aleta, bo tam jeszcze był budynek mieszkalny, którego już dzisiaj nie ma, tak. został zburzony. Jedyny, który się zachował z tego wcześniejszego układu. Tak, tak, bo, bo po tej części ulicy Świętego Jana Pawła II Alei Świętego Jana Pawła II, to jest w ogóle ciekawostka, w Kołobrzegu w ogóle nie ma żadnego adresu, tak, jest tylko po drugiej stronie, a od tej strony, jak się zaczyna Aleja, to proszę zobaczyć, że nie ma żadnego budynku, który miałby swój, swój adres z tej strony, nie ma ani jednego. Dobrze, to jest to jest tyle i teraz tak faktycznie no trzeba to zagospodarować. Mieszkańcy proszą o więcej zieleni. Ten, ten wielki skwer, który jest, to też jest pytanie, czy po, jeżeli go zamierzamy nie wykorzystywać w tym zakresie, bo tam miały być imprezy, inne działania, to być może faktycznie warto tam nawieźć ziemi, zdjąć tę kostkę brukową i zasadzić więcej dużych drzew, żeby było więcej cienia i jak będzie więcej cienia, to tam więcej osób będzie chciało się chronić, bo na dzień dzisiejszy to tam jednak jest sporo tych elementów odsłoniętych i tam się ten teren. Ostatnio byłem, widziałem mocno nagrzewa. Osobiście schowałem się przy, przy stolikach. Tam jest taka mała kawiarnia, która powstała, lodziarnia, i tam sobie siedziałem i patrzyłem, jak działa działają te zraszacze na wysoką temperaturę bo po prostu na skwerze nie ma sensu siedzieć, bo się człowiek za bardzo może opalić. O. No właśnie, to jest pierwsze założenie, to jest pełna zgoda, że nie należy go bardziej betonować, a wręcz dosadzić więcej zieleni. Miasta idą w tym kierunku, bo tam jest rzeczywiście w, w takie dni, jakie mieliśmy w ubiegłym tygodniu, to y, temperatura jest wyższa niż pod pachą u normalnego człowieka i na to też należy zwrócić uwagę. Po prostu oddać go y, zieleni na przykład. Co za tym jeszcze przemawia? Y, Powiedziałeś o tym, że ten klomp, który tam był, tam podobno śliczatce się załatwiali i to było główną przyczyną, żeby go usunąć. Drugą przyczy druga przyczyna była taka, żeby robić tam imprezy. Usunięto ten klomp jeszcze chyba za poprzedniej kadencji 5 lat temu. I co z imprezami? Imprez tam nie było, chociaż de facto ta przestrzeń wybetonowana jest na tyle rozległa, że można spore imprezy robić. Także, na przykład, jakiś mostek jeszcze nad ulicą Sibiraków. Dużo jest fajnych wizji, ale kierunek powinien być taki: więcej zieleni, mniej betonu. Tutaj kończymy część pierwszą. Witamy Państwa w części drugiej. W części drugiej zaczniemy od budżetu obywatelskiego. Otóż mamy sześciu zwycięzców w szóstej edycji. Nie głosowałem. Bo? Chociaż chciałem, nie głosowałem, ponieważ dlatego nie oddałem głosu w tym roku, że nikt nie będzie mnie przymuszał na głos, na oddanie głosu dla projektu, którego nie chcę, ponieważ po raz pierwszy w tym roku wprowadzono zasadę, że oddaje się głos na trzy projekty: pierwszy na trzy punkty, drugi na dwa punkty, trzeci na jeden punkt. Mi się akurat jeden projekt podobał nieistotny akurat teraz jaki, natomiast nie mogłem na niego oddać ważnego głosu, ponieważ musiałbym oddać dwa jeszcze głosy na pozostałe, tak, projekty. Wydaje się, że takie rozczłonkowanie, po prostu potraja liczbę tych głosów oddanych na poszczególne projekty. Jest taki dosyć sprytny zabieg, czyli tak naprawdę tych liczbę tych głosów, które zostały oddane, należały podzielić przez trzy. Ale można było pójść jeszcze dalej, skoro sześć projektów, mamy sześciu zwycięzców, to można było zrobić punktację od jednego do sześciu. I w tym momencie na sześć projektów byśmy głosowali i, po, i te głosy, o jakie by były wysokie liczby. No, coś ja mogę powiedzieć. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że uważam ten budżet za porażkę. Po raz kolejny i to się udowodniło do bólu to, co mówię od X czasu. Po pierwsze, to, co mówisz, ja też byłem zmuszony oddać głos na dwa projekty, które kompletnie mnie nie interesują, ale musiałem oddać. Uważam, że to jest antydemokratyczne, i zastanawiam się nad złożeniem skargi w ogóle na procedurę budżetu obywatelskiego do komisji wniosków. Dlatego, że mało tego, złożę wniosek o przeliczenie głosów, abym wiedział, ile mieszkańców oddało, na który, na który projekt trzy głosy. Trzy punkty. Chcę wiedzieć, ile tych projektów było, bo to jest oryginalna wersja tego, na co ludzie tak naprawdę chcieli zagłosować. Tak więc to mnie interesuje. To nam pokaże również, jak głosowano. To po pierwsze, druga sprawa, wprowadzenie tych limitów, które tych wydatków pokazuje nam, że jeżeli chcemy, żeby nasz projekt wygrał na jednym osiedlu, wystarczy że na tym osiedlu wprowadzimy dwa lub trzy projekty. I zdobędziemy dla nich poparcie. W tym momencie wykluczamy konkurencję. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest tylko milion złotych. I nawet jeżeli Twój projekt zdobędzie drugie miejsce, ale pierwszy jest wart 600 tysięcy, a Twój pół miliona, to już Twój nie zostanie zrealizowany, bo pieniędzy jest za mało. A że mamy jeszcze 400 tysięcy, to są realizowane inne projekty. No to jest bzdura. To jest, to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek partycypacją demokratyczną, bo skoro mieszkańcy wybrali, no to coś albo coś, to powinna być jakaś rezerwa budżetowa na to, albo w ogóle takie projekty powinny być wykluczane i one nie powinny być tak drogie. I wreszcie kolejna kwestia, a w tym roku w ten sposób załatwiono, moim zdaniem, w ten sposób załatwiono problem inwestycji, która miała być robiona na dzielnicy zachodniej, która po prostu została wałtowana, a miała dość wysokie poparcie. No i wreszcie, tak. O czym kwestia. mówisz? No tam była już, mówię, jak się nazywał ten projekt. Dzięki temu, że były dwa projekty z podczelu, to wyleciała budowa skateparku na Placu Rekreacyjno-Sportowym przy Maja, przy ulicy Wylotowej. Analiza hmm. pokazuje, że gdyby in, było inne rozłożenie tych głosów i nie było możliwości, takie jest moje zdanie, to ten projekt miałby szansę do realizacji w, w zakresie kolejności i trzeba to sprawdzić. Dlatego, że mieszkańcy podczela nie mogli oddawać trzech głosów bezpośrednio na jeden swój projekt. Dlatego zauważ, że jeden ma tam bardzo dużą ilość głosów, wygrywa drugi mniej, bo można już było dać tylko dwa punkty, więc ja złożę wniosek do budżetu, do Urzędu Miasta o przeliczenie tych głosów. Poproszę radnych, żeby mnie poparli, żebyśmy wiedzieli, jaki jest stopień patologii tego budżetu. Zgodnie z tym systemem, który Aha, I jest... jeszcze jedną rzecz zobacz, że jak duża liczba głosów była zbierana y, poprzez y, te oświadczenia pisemne. A, a abstrakcyjnie bardzo duża. Dlaczego? Ze względu na to, że ci ludzie, którzy zgłaszają te projekty, ja tego nie neguję, ale to też jest dla mnie patologia. Idą i, i zamiast mieszkańcy się angażować samodzielnie to robiąc, to ci, którzy zgłaszają te projekty, potem chodzą, zbierają podpisy, zachęcają mieszkańców do głosowania. Ale to jest złe, akurat, właśnie w tym momencie, jeżeli się. Ale bo to Zdebiec... nie angażuje nikogo, bo to nie angażuje mieszkańców. Po prostu idzie do Mokrążca. Ja jestem prezesem wspólnoty mieszkaniowej. Jak muszę zbierać u ludzi podpisy pod uchwałami, to wygląda to bardzo podobnie. Zawracanie. głowę. Ja podpiszę ludziom... panu, bo. Będzie pan, jeszcze zawracał głowę potem jeszcze pięć razy. No i, i tak, które robią mieszkańcy, którzy tak naprawdę nie biorą w tym udziału, ale dobra, no przyszła pani, no dobrze, to zagłosuję. A ich to nie obchodzi kompletnie. No w natomiast... dużej części. Natomiast z drugiej strony jednak jest to faktem jest to, że pewne dzielnice, pewne obszary miasta no w jaki sposób wyróżniają się tym zaangażowaniem społecznym, co należy docenić. Natomiast z drugiej strony jest to trochę sztucznie napędzana ta koniunktura, i wydaje się, że to powinno ulec zmianie, zwłaszcza ten system liczenia głosów. Bo jeżeli dobrze myślę, w takim razie mógł wygrać projekt z samych trzecich miejsc, tak, bo jeżeli od wiel dużej ilości gdzieś podmiotów, od dużej ilości osób, zebrał po jednym punkcie, to mógł mieć się o wiele więcej niż na przykład. To zgadza się, gdyby tych 1050 mieszkańców tam dało tylko jeden punkt tej, tej no to on wygrywa. No tak, no i to jest kolejna patologia, tak? Czyli coś, co cieszyło się słabym poparciem, ale ludzie na to głosowali, no bo, bo, trzeba musieli, było, tak? bo musieli, bo musieli coś zaznaczyć. Tak, no to w tym momencie jest to naprawdę nielogiczne i niekonsekwentne, ale ja na to już zwracałem uwagę od samego, tak naprawdę, początku. To jest naprawdę na pewno do poprawki, natomiast co do samego budżetu obywatelskiego, wydaje się, że on powinien moim zdaniem zostać, natomiast fajnie by było, gdyby jeszcze raz to przepracować. Kolejna sprawa, o której też już chyba wspominaliśmy, z tego co pamiętam, to nawet folię aluminiową na głowę ubrałeś, jak o tym rozmawialiśmy. Otóż po raz kolejny do Urzędu Miasta na komisję wbili się foliarze była Komisja Spraw komisja Wniosków i Petycji, jej przewodniczącym jest Jacek Kalinowski. Nieszczęście tej komisji polega na tym, że musi, muszą się każdym wnioskiem zająć nawet najbardziej absurdalnym i ten kolejny wniosek został skierowany przez jednego z mieszkańców województwa małopolskiego, tak, który zakazał podawania swoich danych do publicznej wiadomości i chodzi o likwidację Wi-Fi, w szczególności w szkołach i tego typu miejscach. Chodzi tutaj o szkodliwe, tak naprawdę, promieniowanie mikrofalowe, które się wydziela. Natomiast nie przeszkadza tym osobom to korzystać chętnie z dobrodziejstw XXI wieku i komunikować się właśnie o likwidacji wifi za pomocą wi -Fi. To jest bardzo kuriozalne. Natomiast jestem rozczarowany całą komisją, bo oczeki w była w trybie zdalnym, oczekiwałem na nią. Zrobiłem sobie popcorn. Uwaga, w mikrofali, nie bacząc, na szkodliwe promieniowanie i czekałem, a Jacek Kalinowski przewodniczący komisji powiedział, że nie będzie jej odczytywał. Inna sprawa, że na jego miejscu pewnie zrobiłbym podobnie, natomiast czuję taki niedosyt. No tak, to jest, jest niedosyt. Też liczyłem na to, że będzie coś więcej, że te 16 stron zostanie odczytanych i będzie dobra zabawa. <laughs> no to jest po prostu stos głupot, które tam są. I to tak trzeba nazwać jednoznacznie. Natomiast mamy inny problem, bo teraz mieszkańcy mogą zobaczyć, o co wnioskują tego rodzaju ludzie. Jakie są tego konsekwencje? Bo dwa nadajniki wyłączone w centrum miasta i nie można w centrum miasta rozmawiać. Sprawdzaliśmy to ostatnio: jak ktoś jest w urzędzie miasta, a my jesteśmy na zewnątrz, to jest duży problem z zasięgiem bo można stać pod urzędem miasta i nie słyszeć się przez telefon, to jest ta technologia, ten XXI wiek, który wszyscy chcemy realizować w zakresie o, tych urządzeń, tak telefonów komórkowych, ale nie możemy, bo mamy telefony komórkowe, a nie mamy zasięgu. Jeżeli padnie jeszcze trzeci nadajnik, a wypowiedziana została umowa w hotelu nad Parcentą. w tej chwili większość tych połączeń realizowana jest z tego, co, co, co się orientuje przez nadajnik chyba na ulicy Piastowskiej, no, to mamy problem, bo w kołbrzegu będzie w centrum fatalny zasięg, będzie mniej internetu, miało być go więcej. I sprowadzamy się tak naprawdę 20, nawet 30 lat wstecz. Jest problem. Niestety trzeba stawiać kłam tego typu teoriom, które nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia. To jest potrzebne nawet dla służb, które mogą bezprzewodowo szybko się komunikować. To może jeszcze być związane teraz te przesilenia, z którymi mamy do czynienia, z tym, że trochę ludzi jednak przyjechało tak? i oni na, na okrągło, jak każdy praktycznie w okresie wolnym korzysta z telefonii komórkowej i to też w jakiś sposób kubaturowo dosyć mocno to ogranicza. Zgadza się, no to, to będzie duży problem. Odczuwalny dzisiaj, a za chwilę to będzie katastrofa, bo pójdziecie Państwo, siądziecie sobie do restauracji i już nie pogadacie z niczym, z nikim, nie odbierzecie informacji, bo w tych pomieszczeniach po prostu zasięg będzie znikomy. Jak nie będzie WiFi, to będzie po prostu katastrofa. Takie jest moje zdanie niestety to nas być może czeka, ale jeszcze jeden problem mamy tak naprawdę tutaj, ponieważ boimy się, nie chcemy lokalizacji masztów telekomunikacyjnych na terenie miasta, które mogłyby tą sieć wzmocnić. To jest inny temat, do tego będziemy tak naprawdę wracać. A to z tego tytułu, że mieszkańcy nie chcą, chcą mieć gdzieś blisko, chcą mieć dobry zasięg, ale nie chcą mieć masztu, to nie da się tak, żeby był zasięg, muszą być maszty. I ostatni temat na zakończenie. Bardzo Taka budująca informacja: policjant przepłynął w pław rzekę, żeby uratować zaginionego mężczyznę. Młodszy aspirant Jakub Walczak, kierownik posterunku policji w ustroniu morskim, stojąc na jednym brzegu rzeki, usłyszał wołanie zaginionego mężczyzny. I poinstruował resztę, jak dojechać. Sam przepłynął rzekę w pław dotarł do tej osoby jako pierwszy i dosyć z tej informacji, które przekazała nam powiatowa komenda policji, słusznie zinterpretował tą sytuację, ponieważ istniało realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, ponieważ mężczyzna nie kontaktował, nie wiedział gdzie się znajduje. Wydaje się, że tego typu informacje powinny zasługiwać na szczególną uwagę, bo jest dosyć dużo też hejt skierowany na policję, tak, prywatna ochrona Jarosława i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że DROS, tych policjantów większość naprawdę robi bardzo dobrą robotę dla nas i też naraża się często właśnie w, tym, w tych aspektach swojej pracy, które no z, z jednej strony za to im płacą, z drugiej jednak trzeba do tego naprawdę zaangażowania. Za narażanie życia nikt nikomu nie płaci. Płaci im się za wykonywanie normalnie roboty. Tak, więc policjant mógł zrobić wiele innych rzeczy, a niekoniecznie narażać swoje życie i też wykonałby swoje obowiązki wzorowo, tak, więc należy się temu policjantowi naprawdę, należą mu się słowa uznania za szybką reakcję. I za bardzo dobry skutek, tak, ze względu na to, że ten mężczyzna chyba tam lekko upośledzony, że mu się nic nie stało, tak więc zawsze w tego rodzaju przypadkach powinniśmy takie rzeczy chwalić. Natomiast w internecie było co innego, a co on takiego zrobił, a to mała rzeczka, a to tam w sumie nic z tego. Właśnie w takim społeczeństwie żyjemy. Wielkim zainteresowaniem to się właśnie nie cieszyło, bo jak o policji piszesz dobrze, to już to niespecjalnie kogoś interesuje i. Mamy odwrotną stronę na naszym portalu, bo znowuż mieliśmy inny przypadek podziękowań dla policji, i generalnie wszyscy napisali, napis, że podziękowania dla policji od ciężarnej kobiety coś takiego, coś takiego, coś takiego. My postanowiliśmy pokazać zupełnie inny problem, formalny mianowicie, że ta ciężarna kobieta nie zapłaciła za zakupy, bo nie zapłaciła, nie doszło do transakcji, pieniążki nie zostały od niej pobrane zatrzymał ją ochroniarz. To wiemy, ale w dalszej części tytułu wskazaliśmy, że policja jej nie zatrzymała. I wielkie oburzenie internautów, bo nasz tytuł był nieprawdziwy. Nasz tytuł jest jak najbardziej prawdziwy, tylko chcieliśmy pokazać inną działalność policji, a rozczarowanie czytelników było takie, że to nie był do końca happy, nie, że to nie był do końca koniec. Bo koniec końców, to było tak, że tej kobiecie pozwolono zapłacić za zakupy, nie została zatrzymana, bo stwierdzono, że nie popełniła Czynu umyślnego, a więc nie jest to przestępstwo, bo według niej po prostu nieprawidłowo zadziałał czytnik tej, tej karty. Takie jest jej zdanie, policjanci się z tym zgodzili i nie nam tutaj dyskutować. Natomiast to pokazuje, jakiego świata oczekujemy zero-jedynkowego. Po prostu już ludzie mają tak w głowie nakładzione w tym internecie, że rozczarowuje ich nawet to, że tytuł jest nie do końca adekwatny do ich oczekiwań, nie do treści. Z treścią jest adekwatny, tylko happy end tego wydarzenia, i jeszcze w momencie, w którym piszemy o policji, bo pewnie by nie przeczytali, albo bo tak jest najczęściej, że dużo, duża część ludzi komentuje, nie czyta. Nawet nie dochodzi do końca tej treści, bo im się po prostu nie chce. To jest. No to jest po prostu szok, że żyjemy w takim, w takim społeczeństwie. Doskonale, Robert, wiemy, że dobra wiadomość to żadna wiadomość, a nic tak nie ożywia... Nie, wiadomość dobra wiadomość nie... to zła wiadomość. Tak, dobra, tak, dokładnie, a nic tak nie ożywia informacji, jak świeży y, trup. Niestety to że z rzeczywistością nie, nie wygramy, musimy się w jakiś sposób w opasować do niej y, dostosować i też jest, pamiętajmy o tym, przekaz często zmanipulowany, czy to przez osobę, która to przygotowuje. Zobaczmy jeszcze jedna rzecz, też na koniec, wróćmy do muralu, tak? Zastanawialiśmy, czy jest zasadne, czy niezasadne. Większość osób uznaje, że ładny, że fajny, że będzie mural. Czy ktoś zwrócił uwagę, że skatepark powinien być oddany w pierwszej połowie lipca? To jest też zwrócenie uwagi na inny problem. Skatepark powinien być oddany w pierwszej połowie lipca, tak zapowiadano wiosną na konferencji prasowej. Ja rozmawiałem na ten temat, będzie on oddany dopiero w sierpniu. Jest tam właśnie przesunięcie czasowe, ale właśnie refleksyjnie podchodźmy i z dystansem do tego, co czytamy, nawet na naszych portalach i potem wyciągajmy wnioski, starając się z tego tekstu dokonać, wyciągnąć syntezę. Tym, tą sentencją kończymy dzisiejsze spotkanie Robert Dziemba i Piotr Rybczyński.